Hej, hej, witajcie. Dziś Wam pokażę, jak ustawić montaż bez możliwości widoku na gwiazdę polarną. Czasami zdarza się tak, że chcemy na przykład na naszym balkonie wystawić montaż, fotografować nasze niebo, jakieś mgławice, galaktyki, ale gwiazda polarna jest na przykład za budynkiem, za drzewami i co wtedy zrobić? Dlatego przeprowadzę Was dzisiaj krok po kroku, używając do tego mojego montażu HEQ5 i Newtona 8-calowego i to wszystko będzie podłączone do Asia Aira Plus. Witajcie serdecznie, mam na imię Marcin i zapraszam na mój kanał Astro Marcin. Oczywiście na początku rozstawiam swój cały zestaw, montaż HEQ5, do tego montuję przeciwwagi i potem zakładam na niego teleskop Newtona 8-calowy. Wszystko oczywiście trzeba wyważyć i na końcu ustawiam go na zachód. No dobrze, w pierwszej kolejności musimy wcisnąć ikonkę, którą mamy po lewej stronie u góry. To jest ta pierwsza ikonka. Potem wciskamy I, ikonkę na samej dole. I tutaj mamy alignację na całe niebo. To musimy tutaj przełączyć, aby było na zielono. Wracamy z powrotem do menu głównego i wciskamy Focus. Jak wciśniemy Focus, potem wciskamy PA, czyli alignację na nasze niebo. I teraz mamy tutaj informację, że teleskop będzie się poruszał dwa razy o 30 stopni i ruch ten będzie w stronę zachodnią. Wciskamy Play. Wykonuje nam pierwszą klatkę. Jest to ustawione na ekspozycja na 5 sekund. Po wykonaniu pierwszej klatki robi Play Solving. I jak to zrobi? Wykonuje pierwszy ruch na zachód o 30 stopni. Po zakończeniu robi kolejną klatkę, która też trwa 5 sekund. Znowu będzie robił Play Solving. I po zakończeniu będzie robić drugi ruch też na zachód o kolejne 30 stopni. No, po zakończeniu znowu wykona jedną klatkę, też 5-sekundową, czyli to już jest trzecia. I na bazie tych trzech klatek już Asia Air wie, w którym miejscu patrzy nasz, w którym kierunku patrzy nasz teleskop. I teraz za pomocą oś RA i DEC trzeba zrobić tak, aby ten niebieski celownik znajdował się jak najbliżej środka tego zielonego pola. Aby nie tracić czasu, ja tutaj przeskoczę do momentu, jak już wszystko ustawiłem. Czas, jaki mi to zajęło, to jest 8 minut. Widać to po lewej tutaj stronie. Błąd, jaki jest, jest dopuszczalny błąd. Pokazany tutaj po prawej. I na końcu wciskamy Finish. No i teraz możemy wcisnąć PA i na przykład Focus. Wracamy do głównego menu. Ja tutaj jeszcze wciskam ikonkę teleskopu, aby cały montaż wrócił mi z powrotem do pozycji startowej. Teraz wciskam sobie znowu Focus. Wciskam na przykład Priv i tutaj można sobie już wyszukać obiekt, jaki nas interesuje. Włączam tą lupkę i wybieram sobie M15. Otrzymujemy informację, w którym miejscu na niebie znajduje się nasz obiekt. Wciskamy Go To i teraz teleskop już automatycznie zaczyna nam powolutku przekierowywać się w kierunku gromady kulistej M15. Ma on kawałek do przybycia, więc to trochę czasu mu zajmuje. No i już jak mniej więcej na obiekt się nakierował, to teraz jeszcze będzie tutaj tak bardziej dokładnie się ustawiał.
będzie robił korekty i za chwilę powinno nam się wyświetlić pierwsza taka klatka naszej gromady kulistej. Mamy już tutaj pierwszą klatkę, jeszcze tutaj drobne korekty robi i zaraz zobaczymy tak jakby drugi strzał, czyli taka już powiedzmy klatka wyjściowa. O proszę. I tak oto wygląda nasza jedna klatka pięciosekundowa gromady kulistej M15. Tutaj mamy przybliżenie. Czyli można powiedzieć, jest możliwość przez AsiaAira ustawić sobie dobrze montaż z teleskopem, jeśli nie mamy możliwości alignacji na gwiazdę polarną. Mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłem. Filmik jest dosyć prosty. Na dzień dzisiejszy dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o subskrypcję, o lajki i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.